Jak zwykle o tej porze jesienią na podwrocławskich drogach, bezdrożach i poligonach pojawili się rajdowcy, uczestnicy 9. Międzynarodowego Rajdu Samochodów Ciężarowych i Terenowych Jelcz Rally. Na starcie stanęło 18 motocyklistów, 33 załogi samochodów terenowych oraz 7 ciężarówek. Pierwsi na starcie pojawili się motocykliści. Rajd otwiera Wojciech Ręcz. Po motocyklistach na trasę ruszają załogi samochodów terenowych. Czołówka polskich kierowców rajdowych Dariusz Andrzejewski, Edward Nowicki jadą Jeepem Wranglerem, reprezentują Automobil Klub Rzemieślnik. Piotr Małuszyński i Jacek Czerwiński na specjalnie skonstruowanym samochodzie Scout. Po raz kolejny przyjechali na rajd Francuzi François Jimira i William Grogard na Renault Buggy. W naszych jęczeńskich rajdach. Natomiast no, ze względu na to, że odbywałem się tam, aż strach pomyśleć, co nas... Za kierownicą Gaza 69 Eliza Kordyl. Pilotką jest Agnieszka Kozłowska. Damska załoga w rajdzie Jelcza. Ta załoga na starcie pojawiają się coraz większe maszyny. Unimog 404S Team Eignera w samochodzie za kierownicą Albert Gasser oraz pilot Rainer Buchmann. Jako ostatnie na starcie pojawiły się budzące największe zainteresowanie samochody ciężarowe. Na starcie pierwsza załoga Jelcza z 81 numerem startują Jan Kornicki i Zbigniew Klofta. Pod ciężarowy Jelcz S442 na trasie 9. rajdu Jelcza. 2 minuty za Janem Kornickim na trasę wyjeżdża kolejna załoga Jelcza. Jan Popiłko i Ireneusz Skoreński. Dwie minuty później w pościg za Jelczami rusza niemiecka załoga Klaus Leichener, Franz Eigner. Jadą samochodem MAN. Do startu przygotowuje się trzecia załoga Jelcza. Samochodem Jelcz S442 jadą Jacek Kuchmistrz i Tomasz Zackiewicz. Na starcie debiutujący w tej imprezie Jacek Kuchmistrz i Tomasz Zackiewicz prowadzą Jelcza z silnikiem o mocy 450 koni mechanicznych. Pierwsze 2 odcinki specjalne rozgrywane były na podwrocławskich poligonach. W efektownym skoku załoga Andrzej Derkacz i Piotr Pikulicki na samochodzie UAS. Na poligonie w Sołtysowicach wśród motocyklistów najszybciej pojechał Wojciech Ręcz, wśród samochodów terenowych Dariusz Andrzejewski i Edward Nowicki. Na odcinku specjalnym załoga jelczańska z 81 numerem jedzie Jan Kornicki. Różnice są jeszcze sekundowe, ale już zaznacza się przewaga tego zawodnika nad pozostałymi. Drugi jest Jan Popiłko, a trzecia załoga niemiecka na manie. Na trasie druga jelczeńska załoga. Za kierownicą Jelcza Jan Popiłko. Tylko 7 sekund na tym odcinku tracą do Jana Popiłki Klaus Leichener i Franz Eigner na manie. Z numerem 85 trzecia załoga Jelcza Jacek Kuchmistrz, Tomasz Zackiewicz pierwszy raz startują w tej imprezie. Niestety zapłacą frycowe. Rajdu nie ukończył. Za kierownicą wysoko podskakującego Urala niemiecka załoga Rainer Bransdorf, Josef Kramser.
Kolejny odcinek specjalny rozgrywany był na poligonie w Krzyżanowicach. W swoich klasach wygrywają faworyci Wojciech Ręcz wśród motocyklistów, Małuszyński najszybszy jest w grupie samochodów terenowych, Jan Kornicki wygrywa w grupie ciężarówek. Następny odcinek specjalny rozgrywany był na terenach zalewowych Odry, tak zwany Bajkał. Wśród motocyklistów pierwszy był Wojciech Ręcz w grupie samochodów terenowych, francuska załoga Dzimira Grogard przed Małuszyńskim. Wśród ciężarówek Jan Kornicki. Jan Kornicki na tym odcinku pojechał rewelacyjnie. Tylko 6 zawodników na samochodach terenowych miało lepszy czas niż osiągnął ciężarówką Jan Kornicki. Kolejny odcinek specjalny rozgrywany był na trasie między Nowym Dworem a Minkowicami. Trasa prowadziła leśną drogą, a na końcu zawodnicy mieli do przejechania mini piaskownią w Minkowicach. Tam też była jedyna, wręcz symboliczna kałuża na trasie rajdu. Piaskownię w Minkowicach przejeżdżają panie Eliza Kordyl i Agnieszka Kozłowska. Panie radzą sobie na tej trudnej trasie bardzo dobrze, jednak jadą wolniej niż mężczyźni, prawie o 1 minutę wolniej niż ciężarówki i przegrywają również 17 mężczyznami. Krótka trasa tego odcinka specjalnego wymagała od zawodników 2 umiejętności: szybkiej jazdy szutrową, leśną, krętą drogą oraz sprawnego poruszania się po nawierzchni piaszczystej. Nie wszystkim zawodnikom tych umiejętności wystarczało. Jak widać na filmie, Jan Kornicki na trasie bardzo krótkiego odcinka specjalnego liczącego zaledwie 7 km dogonił 2 samochody. Różnica na starcie między każdym z nich wynosiła 2 minuty. Nie wszystkim wystarczyło umiejętności, stąd też czasy uzyskiwane przez kolejne załogi były bardzo różne. Większość zawodników pojechała ten odcinek bardzo słabo. Niektórych przeciwnicy musieli w piachu wyprzedzać. Odcinek specjalny w piaskowni w Minkowicach kończy Jan Kornicki. Na trasie kolejny Jelcz Jan Popiłko walczy o cenne sekundy. Goni Jana Kornickiego, a jedzie tuż przed załogą niemiecką Leichener Aigner. Na trasie odcinka specjalnego niemiecka załoga Leichener Aigner. Zawodnicy niemieccy walczą już teraz na równi z Jelczami. W poprzednich rajdach stanowili tło, tym razem nabrali doświadczenia i jadą w tym rajdzie bardzo dobrze. Szósty odcinek specjalny rozgrywany był
na terenach piaskowni Awida w Bystrzycy Oławskiej. Licznie przybyła publiczność, podziwiała przejazdy motocyklistów oraz kierowców samochodów terenowych i ciężarowych. Na trasie motocykliści. Po motocyklistach na trasie pojawili się kierowcy samochodów terenowych. W tym roku suchy piasek sprawiał zawodnikom niemałe trudności. Zdarzały się również takie sytuacje, ale zawsze znaleźli się pomocni, uczynni kibice. Bardzo widowiskowe na tej trudnej trasie były przejazdy samochodów ciężarowych. Na trasie odcinka specjalnego Jan Kornicki. Na starcie do kolejnego odcinka specjalnego druga załoga jelczańska za kierownicą Jan Popiłko. Na piaskach w Bystrzycy Oławskiej walczą o cenne sekundy Jan Popiłko z 83 numerem i tuż za nim niemiecka załoga Klaus Leichener, Franz Eigner. Odcinek specjalny w piaskowni Awida. Bardzo dobrze pojechała załoga niemiecka. Jan Popiłko miał kłopoty z samochodem i na tym odcinku specjalnym Niemcy dogonili Jelcza. Wygrali również z Janem Kornickim. Przewaga załogi niemieckiej wyniosła 10 sekund. Przy
Przejazd w piaskowni w Bystrzycy nie był ostatnim odcinkiem specjalnym w tym dniu. Zawodnicy mieli do przejechania jeszcze lotnisko w Marcinkowicach oraz poligon w Krzyżanowicach. Ci zawodnicy, którzy dojechali do tego miejsca, mogli się już cieszyć, że ukończyli pierwszy dzień rajdu. Z poligonu w Krzyżanowicach pozostał tylko dojazd na metę pierwszego etapu przed hotelem Wrocław. Drugi dzień rajdu rozgrywany był na tych samych odcinkach specjalnych co pierwszy etap. Poligon w Sołtysowicach witał uczestników rajdu niczym pustynia. Na trasie tego odcinka specjalnego Wojciech Ręcz, prowadzący w klasyfikacji prowadzenia, nie odda już do końca rajdu. Drugi w klasyfikacji Jerzy Mieloch również utrzyma swoją pozycję. Niemiec Hans-Jürgen Schmidt zajmie trzecie miejsce w klasyfikacji wśród motocyklistów. Pechowo rozpoczęli drugi dzień rajdu prowadzący w klasyfikacji Piotr Małżyński i Jacek Czerwiński. Samochód Scout uległ awarii już na pierwszym odcinku specjalnym i zawodnicy wycofali się z rajdu. Wykorzystał tę okazję Dariusz Andrzejewski, drugi w klasyfikacji po pierwszym dniu. Jego samochód sprawował się bardzo dobrze i Dariusz Andrzejewski z Edwardem Nowickim do końca drugiego etapu nie oddali już prowadzenia. Zajmujący po pierwszym dniu rajdu trzecie miejsce Wojciech Mentel na Toyocie nie był w stanie pokonać Dariusza Andrzejewskiego, zajmie w rajdzie drugie miejsce. Białego Jeepa Wranglera prowadzi Roman Uchański, reprezentuje automobil klub gorzowski. Na mecie zajmą trzecie miejsce. Znakomicie na trasie rajdu radzi sobie damska załoga. Panie Eliza Kordyl i Agnieszka Kozłowska dojadą swoim gazem 69 do mety we Wrocławiu. Zajmą w klasyfikacji samochodów terenowych bardzo dobre 10. miejsce. Niemiecka załoga Albert Gasser i Rainer Buchmann jadą samochodem Unimog 404S. W pierwszym dniu rajdu na odcinku specjalnym w Wielczu mieli wywrotkę na asfalcie. Dzięki pomocy kibiców i straży pożarnej samochód postawiono na kołach i zawodnicy mogli ruszyć w dalszą drogę. Bardzo dobrze jedzie prowadzący w klasyfikacji samochodów ciężarowych Jan Kornicki. Powiększa na każdym odcinku specjalnym przewagę nad drugą w klasyfikacji załogą niemiecką. Jest to już jedyny samochód Jelcza, który jedzie w rajdzie. Jan Popiłko wycofał się po pierwszym dniu rajdu. Klaus Leihener i Franz Aigner próbują odrobić stracone minuty z pierwszego dnia rajdu. Niestety nie uda im się to już na pozostałych odcinkach specjalnych. Zajmą w klasyfikacji samochodów ciężarowych drugie miejsce.
Zupełnie dobrze sprawująca się dotychczas druga załoga niemiecka w kategorii samochodów ciężarowych, jadąca samochodem Ural, po jednym ze skoków na poligonie w Sołtysowicach uszkodzi pojazd i wycofa się z rajdu. Kolejny odcinek specjalny, poligon w Krzyżanowicach. Mimo że był to drugi odcinek specjalny w tym dniu, dla niektórych jednak ostatni. Niektórzy w takim stanie kończyli rajd. Do ostatniego odcinka specjalnego o drugie miejsce walczyła załoga niemiecka Klaus Leichener i Franz Eigner. Odcinek specjalny w Wielczu wymagał od kierowców zupełnie innych umiejętności. Jazda po utwardzonym terenie slalomem. Bardzo dobrze ten odcinek specjalny pojechała załoga ciężarówki Jan Kornicki, Zbigniew Klofta. Jan Kornicki wyprzedził wiele samochodów terenowych, a nawet motocyklistów. Najlepszy wśród samochodów terenowych był Roman Uchański, który wygrał z Janem Kornickim tylko o 24 sekundy. Bardzo dobrze ten odcinek specjalny pojechała też załoga niemiecka na Manie. Zawodnicy ci przegrali z Janem Kornickim o 20 sekund, ale w pokonanym polu pozostawili takie samochody jak Suzuki Samurai, Ford Mud, Daihatsu, UAZ, Ford, Toyota, Unimog. Sobie radzą na tej trasie, ale już niewiele stracili, bo 5 minut stracili do załogi Kornicki Kwiat. Niestety musiał się to wszystko wycofać wczoraj. Musiał się to wszystko wycofać. Już nie. Drugi dzień rajdu rozgrywany był przy ślicznej jesiennej pogodzie. Być może to spowodowało, że na tereny piaskowni Awida w Bystrzycy Oławskiej przybyły tłumy kibiców. Około 1500 osób obserwowało zmagania zawodników na piaskach w Bystrzycy Oławskiej. Jak się okazało, nawet piaski w Bystrzycy Oławskiej nie były straszne dla damskiej załogi. Bardzo dobrze radziły sobie Eliza Kordyl i Agnieszka Kozłowska. Na starcie do przedostatniego odcinka specjalnego w rajdzie Jan Kornicki prowadzi w grupie samochodów ciężarowych.
pościgu za Janem Kornickim niemiecka załoga jadąca samochodem Mann Klaus Leichener Franz Eigner. Nad piaskownią w Bystrzycy pojawili się również kibice, którzy rajd obserwowali z góry. W rajdzie startowały również takie samochody KRAS 255B, załoga Adam i Marek Królowie oraz Zbigniew Witana. Ukończyła rajd, zajęli w grupie samochodów ciężarowych czwarte miejsce. Ostatni odcinek specjalny na lotnisku w Marcinkowicach nie przeniósł już zmian w klasyfikacji. Zawodnicy utrzymali osiągnięte wcześniej pozycje. W klasie pierwszej motocykli wygrał Wojciech Ręcz przed Jerzym Mielochem. Trzeci w tej klasie był Hans-Jürgen Schmidt z Niemiec. W klasie drugiej samochodów o ciężarze do 3,5 tony wygrali Dariusz Andrzejewski i Edward Nowicki. Jechali samochodem Jeep Wrangler, reprezentowali klub Rzemieślnik. Drugie miejsce zajęli Wojciech Mentel i Tadeusz Andrzejewski na Toyocie, reprezentowali klub Autotraper Łódź. Trzecie miejsce w klasyfikacji grupy drugiej zajęli Roman i Jarosław Uchański. Jechali pięknym samochodem Jeep Wrangler. Reprezentowali Automobil Klub Gorzowski. Ta trójka zawodników uzyskała ogromną przewagę nad pozostałymi uczestnikami. Przewaga ta sięgała w niektórych przypadkach nawet ponad godzinę. W grupie samochodów ciężarowych wygrała załoga reprezentująca jelczańskie zakłady samochodowe. Jan Kornicki i Zbigniew Klofta wyprzedzili załogę niemiecką Klaus Leichener Franz Eigner o 7 minut i 45 sekund. Był to 9. międzynarodowy rajd samochodów ciężarowych i terenowych. Za rok na podwrocławskich poligonach ponownie pojawią się rajdowcy. Będzie to jubileuszowa impreza, 10. międzynarodowy rajd oby samochodów ciężarowych i terenowych.